Cześć wszystkim z tej strony, Astrid. Witam was bardzo serdecznie w, jak sądzę, ostatnim odcinku z A Plague Tale Requiem, ewentualnie, no dla mnie ostatnim podejściu, bo możliwe, że po prostu wyjdą z tego dwa odcinki, które podzielę, ale tak jak w przypadku odcinka tam jednego z poprzednich, nie pamiętam nawet. Tak. Stać mnie na ostatnie ulepszenie alchemilia, mam resztek 103. To biorę! A co tam? Dobra, ulepszyłam całkowicie mój arsenał zabawek, że tak to ujmę. Niestety nie ulepszyłam wszystkich umiejętności, no cóż bywa. Natomiast i tak sobie pozbieramy rzeczy, które są dookoła, bo mimo wszystko ja najbardziej liczę na bełty. Bez bicia przyznaję, najbardziej liczę na bełty. Słyszę was, wy szczury. Ugh. Hey. Look who survived. Carnation. It's the first flower Hugo offered me. Just before we met you, Lucas. Oh. Makes me feel old. That flower is sure to put a smile on his face. Yes. Pochodzenie tego kwiatu bogów może sięgać nawet starożytności. Grecy rozdawali wykonywane z nich korony, girlandy kwiatowe, podczas ceremonii koronacyjnych, a Rzymianie nagradzali atletów kwiatami Jowisza za wyjątkowo udane występy. W chrześcijańskich legendach łzy Maryi zamieniły się w goździki, gdy opłakiwała swego syna, więc kwiaty te były kojarzone z ciałem Chrystusa. Wykonane z nich bukiety symbolizują czystość i wdzięczność, a... Niegdyś dziękowano nimi za matczyną miłość. Tak. W ogóle ja jestem z siebie mega dumna, bo zobaczcie, ominęłam tylko trzy rzeczy de facto, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale to ja po to jeszcze poszłam. Ominęłam tylko trzy rzeczy tutaj, w całej tej grze. To jest niesamowite. Bo według mnie naprawdę tutaj rzeczy są warte zbierania, po prostu. I to jest w zasadzie wszystko, czym chciałabym to podsumować, że są warte zbierania. Bo jednak... Naprawdę jest niesamowity ten system, wiecie, pamiątek kwiatów, bo to jest na zasadzie coś bardzo ważnego też dla bohaterów. Albo kolejne przeżycie właśnie. Oho, chyba znaleźliśmy Huga. Albo Hugo, nie wiem, czy to się odmienia. So we're really going in there? Ano, niestety. I'm sorry. That's all right. I had enough fun, I guess. And my boat is wrecked anyway. Just tell me we can stop this. Kto wie? If we can get to him, maybe. But it'll be a deep dive. Listen, I'll go. I'm the one Alicia. Who... No właśnie. Zgadzam się tutaj z Lukasem. We're all tied to him. So, potrzebuje nas wszystkich. Mówiąc wprost. So let's dive. Okej, ja tam jestem przygotowana do odbiegania, jak coś. Żyjemy tu. To jedna rzecz. Wszystko, czy nic nie połamane, właśnie złamana noga. A. Ewentualnie skręcona. Teraz Sofia wstaje. Rozchodzę, to rozchodzę. I told you. I'm not made for land. Not for landing, that's for sure. Chyba nikt nie jest przystosowany do lądowania. Ściśle. Sorry.
A Missy też to nie najlepiej wychodzi. You've done more than enough. Lucas and I, we've been through this before, sort of. Not all legends need sailors, huh? That's sad. Sofia, czy ci się to podoba, czy nie? Już jesteś częścią tej legendy. And come back with him. I'll see you under the sun. Keep going. Hugo's close. Need to find Lucas fast. Najpierw znaleźć Lucas. We'll come back for you. I know. Go, go. Dobra, w takim razie. Sio. Is that really you? Amicia, I'm here. Hey! And Sophia? She can't walk! It's only the two of us now! We can still do this. You see that piece of wall standing below? The rats are going around it. Let's meet there. Yes! But wait, wait! One mistake and I know! But I've been counting, and they keep the exact same pacing. We can make it between two waves. Thought. Alright. Dobra. Idzie pierwsza fala. Don't worry, I'll keep up. Idzie zaraz druga fala. A w sumie. chyba nie ten. Chyba się nie dostanę, ale kij. Dokładnie, niesamowity ogrzyk bojowy Lucasa numer 2. Tutaj. Lecimy. O, szczurki kochane. Jak to miło. Albo nie. Dobra. Jeszcze raz, szczurki kochane. Pięknie. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Do następnego. Szybciutko. Ano. Ja to normalnie cały czas mówię, te ćwiczenia na kondycję, które my sobie robimy cały czas, nie idą na marne. Jezus Maria, jakim potem ja to zdążyłam zrobić? Zostaniemy razem, czy nas rozdzieli? Lecimy! O! Nie, no dobra, chyba jest okej. Just like when you're sad. The nebula's condensing around him. So much must be going on in there. What should we expect to find? Hard to tell. Think of it as a giant crucible where the macula, Hugo, and the nebula are emerging. The visions of a deceived child dissolving into the atmosphere. Changing the world. This is the last threshold. All natural laws stop here. So we must cross it too? To reach your brother, yes. Right. To chyba schodzimy, co, Lukas?
take a deep breath. Myślę, że tutaj bardziej by pasowało motto, które sobie wybraliśmy na koniec tamtej części. Na śmierć. Najgorsze jest to, że medycyna w tamtych czasach była okropna, więc w zasadzie nawet jeśli złapią byle przeziębienie, a to znaczy przeziębienie to może nie, ale zapalenie płuc, no i to już jest w stanie zabić. Znaczy do dzisiaj jest w stanie zabić, nieleczone, ale wtedy to nawet tego nie umieli leczyć. Oho. Czyżbym była sama? Gdzie jest Lukas? Gdzieś tu? Lukas! No właśnie, trzeba go znaleźć mimo wszystko. On jest naszym priorytetem. Jakby wybacz mi, Lukasie, ale lecę. Halucynacje! Ciekawe, czy te ptaki nam wskazują drogę, czy wręcz przeciwnie. Wytwór wyobraźni nosiciela, na przykład. W sumie bym się nie zdziwiła. Czy tutaj jest taki duży? Tak, tu jest taki duży. Nie, to po prostu jakieś halucynacje. Znaczy, właśnie o to jest pytanie, czy to są halucynacje spowodowane tą plagą, czy to... Dobra, no, żadne prawa natury, to wszystko to jest. No po prostu nie ma na to wyjaśnienia, koniec, kropka. Co? Kurczę, chciałam od nich z dala. A, dobra, no. Chyba u kosiarza na obiedzie, wydaje mi się. Uż ty, morderze jeża! Dokładnie, wszystkich was spalę. Mam nieskończonego ignifera i zamierzam go użyć. Dobra, jestem czegoś ciekawa. No dobra, ponownie są... Aha, czyli jednak... Czyli to...
to move forward when you're scared. I know. It's all right. You will do it. I will. I'll do it again. Alone. Dobra, czyli chyba źle zrobiłam. Dobra, to z dala od ptaków. Mówię z dala, a nie w stronę ptaków. W każdą stronę są ptaki. Patrzcie, są. No są w każdą stronę, w którą nie pójdę. Są ptaki. Czyli po prostu przed siebie iść. Koniec, kropka. Bo właśnie widziałam, kurczę, po bokach te ptaki. Dobra, może nie w każdą stronę, w którą pójdę. Przyznaję bez bicia. Znaczy, nie wiem właśnie, czy ja dobrze zrobiłam, czy źle zrobiłam, nie wiem. Zobaczę, gdzie mnie przekieruje tym razem. Że właśnie, że tak powiem, się poddałam. Chyba nie. Okej, spróbuję. W takim razie. Wbrew pozorom? Mam... I'm proud of you. Huh? Where are you? I'm here. Hugo, come, come. I thought I'd never see you again. Me too. I was so scared. But you've done it. Can you walk? Yes. Do you know how to get out of here? Yes, come. Let's go. Let's leave this hell. One way or another. Amicia, I thought you were dead. I really did. I know. I felt like I was all alone. So I made a mistake. Hugo, we tried all we could. But it's a big mistake. So many people are dying right now. I can feel it. And it's just the beginning. Let's just get out of here. We can make it stop. We'll find Mother's house. And live. Really live. But... we've earned it. Muszę przyznać, że ja na chwilę obecną nie wierzę niczemu, co widzę. This place feels familiar. The way out is at the very end. Hello. Can I do something for you? Hello. We met already. The pilgrims. Pilgrimi. Hey, what's going on with you? Huh? It's the boy. To jest nadal halucynacja jedna wielka. No to lecimy. No cóż, bywa. She's right. I'm doing this. Say shit. I see no rats. It's the mistake I made. That's what I've become. Let's not stay here. Come. To nadal nie jest prawda. My go jeszcze nie znaleźliśmy. To jest pewne. We need to fix this, Amicia. We'll find a solution, but first we must get out of here. Yes. Przynajmniej nie wydaje mi się, żebyśmy go jeszcze znaleźli. Tak naprawdę właśnie. Look at them. Nie wierzę w to, że koniec jest na... w sensie, że wyjście stąd jest na końcu tego tunelu, ale nie mam innej... tunelu. Trochę za dużo powiedziane. Ale nie mam innego wyjścia. Tak. Czerwone miasto. I can't. Just focus. You did it before. Have you already forgotten? It's a lie. It's the Macula playing tricks. I am the Macula now. I am. What? No. You knew it could happen. It's too late. No. I let the Macula take all of me. Now this is what happens. I know. We must do something. We must stop people from dying. Maybe if we leave, it will stop.
Moim pomysłem jest po prostu się zawrócić. Nie. W sensie, ja chcę tam. Tam chcę. Halo. Dajcie mi tam przejść. No dobra, nie mam innego wyjścia. Chcąc, nie chcąc. Chociaż to jest właśnie mój pomysł, żeby... Ewentualnie może sobie pójdziemy na wycieczkę poza świat, to ty na to, Hugo? Nie, nie mogę. No cóż, bywa. Even more as the rat spreads. So this is the end. Not completely. We have one chance. The last one. Tell me. I'll do anything. I think you know already. I... You must stop me. Just stop the macula. Hugo. You can't ask me that. You're the only one who can stop me from becoming a monster. You're not a monster. I will be. If I kill all I love, all these nice things you showed me. I understand, but... Please, Amicia. I'll try. Wiecie co, ja naprawdę, ja w tym momencie... Nie wiem, co mówić. W sensie, dosłownie nie mam co mówić. Ja to tylko też mogę chłonąć w tym momencie. Wraz z wami. I tnącą się grą. What now? Hugo? Zniknął? Where are you? I'm sorry. But you're ready now. To save everything. Ready? How can I be ready for this? I know. But I can't stop myself now. Only you can stop me. Hugo! I love you. I've been happy with you. Goodbye, Amicia. I love you. I love you so much. But when you're gone, there'll be nothing else. I'll be alone. All alone. I can't. Toż to Lukas. Lukas. I'm here. I'm here. Can you stand up? Yes. He's there. Yes. Do you know what you have to do? Yes. Niestety. Dotrzyj do Huga. Mój Boże, czy to Atlas jest? W sumie trochę wygląda jak Atlas, Bóg trzymający świat. Na swych barkach. Na pewno byłoby to symboliczne.
We're here. I know. Ja nie chcę. Tak bardzo nie chcę. Nie. Czy ja coś innego mogę? Nie. Nie. Tylko możliwość wybrania procy i kamienia. A mogę się odwrócić, mogę coś innego? No nie, ja nie chcę, Jezus Maria, nawet mi automatycznie celuje w niego. Mój Boże. Nie mam słów. Autentycznie nie mam słów. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że... Kurczę, mi też się autentycznie chce płakać. O mój Boże. Wiecie co, na pewno jeszcze będzie epilog, więc nie wiem, no ja spróbuję coś powiedzieć jeszcze o grze w tak zwanym międzyczasie, bo wiadomo, no żeby nie było ciszy, chociaż prawdopodobnie gdybym sama grała, to w tym momencie po prostu bym przeżywała. Natomiast tak, przede wszystkim zacznijmy od tego, że według mnie to jest po prostu przerażające, to, że to dziecko jest i że dziecko musiało zginąć. Zwłaszcza, że, kurczę, no i to była jego siostra, prawda? Osoba, która kochała go najbardziej. I ona właśnie musiała to zrobić. To chyba morze jest w tle, tak mi się wydaje. Ale tak jak powiedział Arno, to jest rzecz a propos wojny. To nie my decydujemy, kiedy się kończy, co nie? Tak można powiedzieć, że jest ze wszystkim. Przecież nieraz próbowaliśmy, w sensie próbowaliśmy, mówię, żeby nie było jako utożsamiając się z Amisją, prawda? Oraz wszystkimi bohaterami. Że nieraz próbowaliśmy podjąć jakieś spokojniejsze życie i nigdy to się nie udało. Zawsze nas dopadał chaos, można powiedzieć. Dla wszystkich noworodków. No dobra, w takim razie właśnie napisy chyba się kończą, to zobaczymy chyba epilog w tym momencie. Ja, epilog mamy. Dziedzictwo Derunów. Jak się zaczęło, tak się kończy, co? Nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwszy rozdział w A Plague Tale: Innocence to też się nazywał chyba Dziedzictwo Rodu Derun. Tam właśnie chyba było Rodu Derun, a nie Derunów, ale już jeden pias, naprawdę. W sumie teraz się cieszę, że wczytuję się dłużej. Naprawdę mam okazję się opanować troszeczkę, chociaż rok później. Czerwiec 1350 rok. Widzę, że się całkowicie zgoliliśmy normalnie. Co się zgoliliśmy, to jest złe słowo, ale... No, przystrzygliśmy się na krótko. Co jest smutne, bo naprawdę lubiłam, nawet z tym kucykiem krótkim, naprawdę lubiłam tą wstążkę we włosach Amisji.
feels higher each time. Oh, Sophia, you came! Of course. I wouldn't miss this. Careful, I smell like a goat. Well then, welcome to your land, goat. How do you feel? Are you ready? I guess so. No point in wasting time then. Wait. Wyruszamy na kolejną przygodę wielką. No dobra, dotrzyj do koni, dziedzictwo do runów. Let's go. If you need as you wish. I left the horses up there. So, what have you been up to these last months? Walking, fixing the house, trying to exhaust myself. Does it work? It's better. Yes. Good. You had me pretty worried, you know. I'm fine, Sophia. It's been a year. Already. And how's the business going? Good. Doing more legal trading these days. Jestem dumna. What happened? Well, I just want to live longer. Really? I like a quiet sea better than a storm. Speaking of which, we'll depart tomorrow. Great. Great. Is our alchemist coming? Lucas. Oh, no. He's still on the road. Studying. All by himself. They grew up so fast. He needed this. No tak, przecież Lucas spełnia, powiedzmy, swoje marzenie, co nie? Żeby zostać właśnie alchemikiem. Zło i podłość, to co się wydarzyło. Not yet. But I think I'll know when I come across the signs. Of the macula? Yes. It leaves marks on things and people. I think I can find where the next carrier and protector will rise. Oh. The next plague. I want to set the path for them, like Aelia did for us. No use telling you just to rest, then. None. Fine. W sensie, ja się jej kompletnie nie dziwię, mimo wszystko po stracie, jaką przeżyła, jestem pewna, że ona by nie życzyła tego nikomu innemu. Więc w sumie, jeśli jest sposób właśnie, żeby zostawić dla kogoś wskazówki, co robić, żeby nie doszło nigdy do takiej samej katastrofy, to myślę, że to jest jak najbardziej warte, no właśnie, zrobienia tego. No i są konie. Boys, this is Amicia. Be kind to her. It's a special day. Hi. Can you give me some time? I have one last thing to do. Krzyczeć. Z całej sił. Back still hurts from the road. No storm coming? You're the only one I see. It won't. Dzięki. W sensie, krzyczeć z całej sił. Chodziło mi o krakanie, które właśnie robiliśmy z Hugo przecież. It's going to be alright. Dotrzyj na szczyt. Nie. To jest ostatni odcinek, a mi się nadal mylą kontrolki. No nie tędy raczej. Tutaj mam wytyczony kurs i oczywiście, że mi się ścina. The sea will look so flat compared to this. No. Teraz w sumie sens mają pamiątki. Wszystkie chwile spędzone razem.
tutaj E z kolei. Naprawdę w ogóle jest ciężko cokolwiek mówić, bo to naprawdę... Ale trzeba przyznać, że ta gra, przynajmniej w moim przypadku, zrobiła coś, co też się nie udaje każdej grze, ani w ogóle każdemu dziełu literackiemu, dziełu kultury, utworowi kultury, nieważne. Co my mu wybudowaliśmy? Kapliczkę? Możliwe. W każdym razie, no, ta gra sprawiła, że faktycznie się przeżywa jakieś emocje. Więc... Gniazda są. They didn't used to come here before. I always knew you'd be good at making friends. I wasn't sure I was ready. Sophia's here. I'm sorry. Why is it so hard? We never backed down, right? We held. May this earth remember how much you loved it. May it remember all you gave to protect it. I remember. And I won't let it be forgotten. I pociekły mi łzy. Okej, słuchajcie, w tym momencie ja przede wszystkim chcę wam podziękować za to, że podczas podróży przez A Plague Tale, Innocence oraz Requiem byliście ze mną, że to oglądaliście, że właśnie też przeżywaliście tutaj wydarzenia. Szczerze mówiąc, to ja z pewnością się nie spodziewałam właśnie takiego zakończenia, ale naprawdę myślę, że to oddaje fakt, jakie brutalne jest życie, że daje nadzieję po to, żeby właśnie bezlitośnie ją zabrać. Przynajmniej, wiecie, najgorszą stronę życia, powiedzmy.
szczerze, chyba po raz pierwszy od naprawdę wielu, 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 nie wiem, oglądanych filmów, ogranych gier, przeczytanych książek się czuję tak rozbita emocjonalnie na koniec jakiejś serii. Ale no jak wcześniej mówiłam, no na pewno ta gra sprawiła coś o tyle niesamowitego, że ja jako gracz po prostu czuję, kiedy właśnie przechodzę tą grę. Co prawda właśnie nie każdy się z tym utożsami i tego jestem w 100% pewna, ale... Ale no jak mówię, no u mnie to emocje wywołało i dla mnie to się liczy. Tak więc zamknęliśmy się w 31 albo 32 odcinkach, wydaje mi się. No znacznie dłużej niż poprzednia gra, niż Innocence. Nie, jak w ogóle jak wcześniej mówiłam, dla mnie to jest okropne. Się wydaje właśnie, że to dziecko w zasadzie musiało zginąć, bo to wiecie, dodaje wszystko do wszystkiego. Dodaje jeszcze bardziej do emocji. Podsyca te emocje, wiecie, że to nie byle kto umarł, to dziecko umarło. I to dziecko to przeżywało wszystko. Gdzie powiedzmy sobie szczerze, że rozwój skazy w jego krwi to było dla niego, to była dla niego masa cierpienia. I w zasadzie to właśnie to jest to, prawda, że nieistotni idioci, którzy stanęli na naszej drodze, doprowadzili do tak katastrofalnych wydarzeń. No bo zobaczcie, Emily z hrabina, prawda? Ona była, jak sam powiedział, ona była normalnie, nie wiem, jakoś rozbita, miała mega problemy z psychiką po tym, jak, nie wiem, traktowali ją rodzice, cokolwiek. Jej wychowanie po prostu sprawiło, że była chora. I stała się fanatyczką wręcz właśnie tego. A on z miłości, prawda? Z takiej, kurczę, chyba najbardziej toksycznej i zdeformowanej formy miłości, postanowił, że wymorduje każdego, zniszczy wszystko, żeby przynieść jej szczęście, żeby żyła. Właśnie jak mówię, może to być zdeformowana i toksyczna forma, ale to jednak jest forma miłości, prawda? Po prostu niektórzy okazują ją właśnie w ten zdeformowany i całkowicie toksyczny sposób. A misja, no niestety, ona to musiała zakończyć, prawda? Bardzo mi szkoda jeszcze tego Arno, bo jednak, jak też mówiłam, nie wiem jak dawno temu, chyba w poprzednim odcinku, wydaje mi się, nie wiem, nagrywam to ciągiem, więc, bo ja bym nie mogła normalnie zakończenia w kilku różnych odcinkach przez kilka różnych dni, chociaż ostatnio zwolniłam i faktycznie nagrywam jeden odcinek dziennie. Jedyne, co się zmieniło, to chyba 3 dni temu, gdzie nagrywałam po 2 odcinki, gdzie wczoraj nagrałam ten dłuższy. O mój Boże, przepraszam, w tym momencie mi się odbija oczywiście. Naprawdę ciężkie emocje to we mnie wywołało. Jak mówiłam, szkoda mi Arno, bo to nie było mi tak szkoda kogoś innego od czasów Rodrika właśnie. Jak kto woli, Rodrik. Właśnie, bo to też był taki przyjaciel, postać, do której, która była, wiecie, wniosła sporo pozytywu, moim zdaniem, do właśnie tej gry i to też jest niesamowite, ale w ogóle ta końcówka, bo też A Plague Tale Innocence zakończyło się tak miło. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak Amicia oraz Hugo wraz z matką i Lukasem odjeżdżają w świat po prostu, nie wiem, właśnie w nadziei na spokojne życie nareszcie, bo zagrożenie ze strony Inkwizycji zostało zażegnane. A jednak to, jak to się rozwinęło w tej części, to, że nasza matka zginęła, to, że właśnie sam Hugo zginął. Po prostu okropne. W ogóle też bardzo, bardzo mi jest przykro z powodu Amicii, wiecie, bo najpierw faktycznie ona musiała patrzeć poniekąd, bo się odwróciła w ostatniej chwili na śmierć ojca, potem śmierć matki, aż w końcu sama musiała zabić swojego brata. I faktycznie można powiedzieć, że ostatecznie została bez niczego. Ale wiecie co, moim zdaniem ta gra też pokazuje, ta seria bardziej pokazuje taką jedną rzecz, która też jest prawdziwa w życiu, a jednak
myślę, że często się o niej zapomina, zwłaszcza kiedy się pokazuje takie wzorce, że tak to powiem. Mianowicie, że rodzina tak naprawdę to nie są tylko więzy krwi, ale też ci, których do siebie dopuścimy i ci, którzy chcą być dopuszczeni. I właśnie formować więzy. To jest właśnie rodzina. Tak samo jak Lukas się stał rodziną, Sofia się stała rodziną, Arno też poniekąd się stał rodziną, tak samo Rodrik. W sensie o Mili i Arturze to myślę, że przez jakiś czas też oni byli rodziną. Po prostu Mili też cierpiała, bo ona też straciła wtedy brata. I przez to musiała odejść. Jakby nie było, no żałobę każdy przeżywa na swój sposób, prawda? A Misja też chyba przez właśnie bardzo długi czas po prostu była samotnie w górach. Zajmowała się wszystkim, czym mogła, żeby tylko nie myśleć, prawda? Tak, jak mówiłam, jestem z siebie dumna, że nie znalazłam tylko 3 pamiątek, bo szczerze spodziewałam się, że znajdę ich mniej. Jestem zadowolona, ponieważ zwłaszcza przy tej końcówce jakoś tak podbija mi to w mojej głowie znaczenie tych wszystkich pamiątek, że to wszystko to jest kolejny cenny przedmiot, który albo właśnie jest kolejna cenna chwila, która będzie przypominała o pamięci Hugo, chociaż tak naprawdę on jest właśnie tylko postacią wyimaginowaną i tak samo jak zresztą Amicia, ale jednak wiecie, jakoś tak dodaje mi to właśnie do tych emocji. Możemy sobie zobaczyć jeszcze, co gdzie ominam. O, scena! Tego się nie spodziewałam, przyznaję bez bicia. Czy to jest dziecko? Aha, nie, koniec zarazy. Oczywiście, że tak. Rycerze, odblokowano osiągnięcie za skończenie gry. Muszę przyznać, że jestem ciekawa, czy wyjdzie kiedykolwiek A Plague Tale trzeci, bo myślę, że byłby to też ciekawy pomysł, żeby właśnie przeżyć losy innych nosicieli. Losy innych nosicieli, chyba dobrze to powiedziałam. Ukończono przygodę, odblokowano... Otrzymano specjalną skórkę kuszy Kusza Zakonu. Przejdź do menu dodatków, by jej użyć. Tak, wezmę kuszę zakonu, po to, żeby ją spalić, bo zakon... Nowa gra plus. Tak, tak, to ja akurat wiem. Na wyjątkowym poziomie, bla, bla, bla. Chciałabym wybór rozdziału w tym momencie. Jak widzicie, brzemię krwi tutaj mamy. Obowiązek opiekunki. Tutaj coś ominęłam w brzemieniu krwi. Również ominęłam ten grób. Ale tak, w obowiązku opiekunki mam nawet pomysł, gdzie ja to ominęłam, ale nieważne. I ja jestem ciekawa, gdzie pod koniec ominęłam. W kołysce stuleci. No dobra. Zasłużone życie. Nic nie zostało. Leczenie ran, konające słońce, król Hugo. Ręce mi się trzęsą. Szczerze mówiąc, naprawdę, jeśli chodzi o podsumowanie tej gry, bo ja wiem, że też właśnie też czas na podsumowanie po prostu jakieś zrobić. Tak naprawdę myślę, że niewiele mogę powiedzieć o rozgrywce, pomimo, w sensie inaczej, po tym co powiedziałam o rozgrywce w części poprzedniej, czyli że po prostu była niesamowita, bardzo, moim zdaniem bardzo imersyjna. Też właśnie niesamowite jest to, że dali nam mega, bardzo dużo narzędzi, nam dali bardzo dużo różnorodnych narzędzi do walki, do radzenia sobie właśnie z sytuacjami, gdzie na przykład są żołnierze, gdzie mogliśmy się kryć, mogliśmy używać alchemików albo cokolwiek. Trochę mi się nie podoba to, że jest tak niejasno powiedziane, jak się rozwijają umiejętności. To bardziej jest coś, co trzeba zauważyć, ewentualnie wyczytać w internecie, niż można to wyczuć. Natomiast tak. No i co? Kończymy historię Amicii oraz Huga. I słuchajcie, ja naprawdę bardzo chcę, bo jestem mega ciekawa, jak wy podchodzicie do tej gry, więc koniecznie podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach. I słuchajcie, ja na pewno jeszcze raz ogram tą grę. Możliwe, że wy kiedyś jeszcze raz obejrzycie tą serię nawet, albo serię o kogoś innego z tej gry. I też przeżyjecie albo te same, albo jeszcze nowe emocje, tak samo jak ja. I naprawdę ja bym chciała, żeby każda gra była w taki sposób skonstruowana, żeby wywoływać po prostu emocje. Bo to jakby już pali licho to, że te emocje nie są do końca dobre, prawda, że to jest po prostu poczucie jakiejś straty, poczucie smutku, prawda, przynajmniej w moim przypadku, nie wiem jak w waszym.
ale jednak właśnie są to emocje, które właśnie jednak mimo wszystko fajnie jest czuć i też sprawiają, myślę, że doceniamy to, co mamy na co dzień. Boże, jak ja się za bardzo zagłębiam w filozoficzną, normalnie jakoś, nie wiem, jakąś plątaninę zdań, nieważne. To najwyższy czas, żeby zakończyć, tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za to. Dziękuję Wam, że oglądaliście tą serię, że właśnie przeżyliście tą przygodę ze mną. I mam nadzieję, że będziecie też oglądali inne serie, w których myślę właśnie ponownie się usłyszymy. Jak mówiłam, napiszcie koniecznie, co myślicie o tej serii gier albo o samym A Plague Tale Requiem. No i co? Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz albo subskrypcję. Zawsze jest super oglądać, że jesteście aktywni na kanale. Jest mi bardzo miło zawsze z tego tytułu. I mam nadzieję, jak mówiłam, że się usłyszymy przy okazji innych serii. Do usłyszenia. Cześć!